Proszę posłuchaj, chociaż te 3-4 minuty tego nietypowego adwentowego słowa. Świeca jest symbolem naszego czuwania i trwania. Świeca powoduje, że czujemy się przy niej bezpiecznie. Rozświetla mroki nie tylko naszego życia, ale także przestrzeni, w której się znajdujemy. I światło betlejemskie rozpromienia na mroki naszego życia, życia wiary, w Polsce od 1991 roku, które po raz pierwszy przynieśli nam do ojczyzny nasi harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego i ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Po raz pierwszy było to w Austrii w 1986 roku pod tytułem akcji Światło w ciemności. Czuwać. Harcerz, kiedy czuwa na warcie, na straży, zwłaszcza w nocy, można powiedzieć, ma w sobie pewnego rodzaju niepewność. Tak jak dzisiaj Józef miał niepewność, bał się po prostu. Czuwać to znaczy inaczej. Zobacz, co mówisz, czego słuchasz, co myślę o sobie i o innych. Czuwać to znaczy, bym powiedział, inaczej poznawać siebie samego. Czuwać to inaczej odkrywać siebie samego, badać znaki czasu, w jaki sposób możemy czuwać. Nie tylko w tym wymiarze takim konkretnym jak harcerz, że czegoś pilnujemy, czy kogoś pilnujemy, jesteśmy przy łóżku chorego, starszej osoby, że o kogoś się martwimy, ale czuwać to także modlitwa, czyli czuwanie naszego serca, czuwanie przy Chrystusie, czuwanie przy Maryi, czuwanie przy świętym, który jest dla nas bardzo ważny. Czuwać to znaczy być na drodze, która prowadzi mnie do celu. Czuwać to także umiejętność właściwego korzystania z czasu, bo czuwanie odnosi się do mnie samego. Natomiast czekam na kogoś i w Adwencie poprzez czuwanie poznaję siebie. Poznając siebie, czekam z otwartym sercem na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, obudź się, nie śpi. Biskup Roman Pindel mówi pięknie o czuwaniu, że czuwanie to nie jest bezczynne czekanie. Więc zapraszam Ciebie i siebie do tego, żebyśmy zaczęli działać. W jaki sposób? Właśnie na modlitwie. Właśnie na dobrym uczynku. Spróbujmy wydawać smak, być smakiem. Spróbujmy poprzez nasze słowa, które wypowiadamy, być także znakiem oczekiwania, czekania na Jezusa Chrystusa. Czuwać to znaczy poznać siebie, czekając na Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże, trzymajcie się, zapraszam do nietypowego adwentowego słowa. Mam nadzieję jutro, dziękuję za pytanie, zapraszam do subowania kanału, do polubienia tegoż filmu, podania dalej. I dzisiaj o godzinie 20 u Franciszkanów, Franciszkanie Online, Mateusz OFM na YouTubie, ostatnie roraty dla dorosłych. Także w wymiarze czuwania i czekania. Z Bogiem, trzymajcie się.